Nazywam się Marianna Kutera, pochodzę z Szelik, tam gdzie w tej chwili jest Zalew. Jestem emerytowaną nauczycielką, pracującą do 2000 roku w Zespole Szkół w Pawłowie. Pracę rozpoczęłam w 1969 roku w Pokrzywnicy jako nauczycielka języka rosyjskiego po ukończeniu studium nauczycielskiego w Radomiu, kierunek filologia rosyjska. Po 3 latach, które wspominam jako pełne zadowolenia i nabierania doświadczeń pedagogicznych w życzliwym dla mnie gronie nauczycielskim w Pokrzywnicy pod kierownictwem pana magistra Mariana Salwerowicza, przeniosłam się na 1 rok do Chybic, gdzie dojazd z Pawłowa był dla mnie dogodniejszy. Od 1973 roku, od 1 września, rozpoczęłam pracę w Pawłowie, która w związku z reformą oświaty stała się zbiorczą szkołą gminną, którą kierował Mieczysław Majewski, a jego zastępcą był Marian Zaleski. Obowiązki dyrektora pełniła wtedy magister Alicja Czapczyńska. W tym też roku po raz pierwszy przyznano szkole podstawowej pełny etat biblioteczny w wymiarze 36 godzin tygodniowo. Pierw to było tam kilka godzin, chyba 6 godzin, już teraz nie pamiętam. Ale kilka godzin było tylko przeznaczonych na dosłownie wypożyczanie książek. I to jeszcze takie znikome. Przejęłam księgozbiór biblioteczny, skończyłam kurs bibliotekarski w Ostrowcu, upoważniający i dający podstawy do pracy w bibliotece. Mieściła się ona w magazynku wydzielonym ze świetlicy szkolnej. Aby biblioteka stała się skutecznym centrum pogłębiania i rozwijania wiedzy i zainteresowań czytelniczych, potrzebne było powiększenie księgozbioru o literaturę piękną, popularno-naukową, pedagogiczną i psychologiczną, zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dzieci dojeżdżające, odrabiające lekcje na świetlicy szkolnej, mogły korzystać z potrzebnej im literatury, uczyły się wykorzystywać informacje zawarte w czasopismach, na które w tamtym okresie nie szczędzono funduszy. Na powiększający się księgozbiór potrzebny był większy lokal. W związku z tym biblioteka została przeniesiona do osobnego budynku. Był nim dawny drewniany budynek szkoły, w którym były 2 klasy, 2 izby lekcyjne, w którym mieszkał kierownik szkoły Marian Zaleski. Szkoła w Pawłowie stała się szkołą otwartą, gdzie zajęcia odbywały się nie tylko w czasie lekcji, ale także i poza nimi, po południu, na różnego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych, harcerstwie, kołach zainteresowań, wyjazdach, wycieczkach. Rodzice zapisywali swoje dzieci w zakładach pracy na kolonie i obozy, dając tym samym szansę wyrównywania niedociągnięć i różnic w zdobywaniu wiedzy i kształtowaniu ich osobowości. Najlepsi uczniowie mieli możliwość porównywania zdobytej w szkole wiedzy z równoległą sobie wiekowo młodzieżą na konkursach przedmiotowych, a także w szkołach średnich, do których razem uczęszczali. Nauczyciele byli dumni z osiągnięć uczniów. Czytelnictwo w ciągu mojej pracy rosło i przynosiło pożądane efekty. Uczniowie pięknie się wysławiali, potrafili rzeczowo wypowiadać się na dany temat. Uczeń szkoły podstawowej czy średniej znał utwory literatury pięknej, polskiej i obcej. Nie miał problemu z ortografią czy składnią. Brak smartfonów, tak jak jest w tej chwili, że tylko się tym praktycznie zajmujemy. Tak po cichu mówiąc, nie? Brak smartfonów nie przeszkadzał im w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu horyzontów myślowych. Nie do pomyślenia było, by absolwent szkoły średniej nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, kto napisał Pana Tadeusza czy trylogię. A teraz to się zdarza niektórym obecnym maturzystom. Tak relacjonowali w tym roku, relacjonowała telewizja o współczesnych maturzystach, że na proste pytania niektórzy nie potrafili odpowiedzieć. Ale to nie myślę, że ci najlepsi, tylko ci, co się jakoś tak prześlizgnęli przez szkołę średnią i tą maturę uzyskają.
nie byłam absolwentką szkoły podstawowej w Pałowie, chodziłam do Szelik. To była mała szkółka, było nas 16 osób w klasie, ale chcę powiedzieć, że w latach 50. Poziom nauczania był wysoki. Miałam świetnego matematyka, to był pan Sikorski, Mieczysław Sikorski, świetny matematyk. Ja w tej chwili to już zapominam, ale umiałam sobie rozwiązać każde zadanie. Nauczył nas myśleć. Najpierw czytałam zadanie, szukałam, tak jak się wypisuje w fizyce czy w matematyce również, dane szukane i w jaki sposób mamy dojść, żeby uzyskać daną informację, jaki wzór przekształcić. Tego nauczyli mnie w szkole podstawowej i do dzisiaj sobie z tym poradzę. A wiele osób nie umie. Nie umie dodać 7 do 15 na przykład, bo im się to wydaje, że to jest bardzo trudne. A przecież myśmy wszystko to robili pamięciowo. Smartfon naszego kierownika szkoły to był abak, tak zwany. Co to jest? Liczydło, takie jak dzieci uczą się liczyć, gdzie jest dziesiątkami do setki. I on na tym szybko liczył, nawet nas nauczył. Uczył nas liczyć na kciukach, jak się mnoży 3 razy 9. I ja bym musiała teraz sobie przypomnieć, żebym ci to pokazała. Wiesz, że to jest bezbłędne liczenie? Nawet w telewizji kiedyś pokazywali, że 3-cyfrowe i 4-cyfrowe liczby potrafili tak policzyć na kciukach. Wydawałoby się, że to niemożliwe. Czyli co? To są nasze dawne przyrządy do liczenia. Jakie były osiągnięcia szkoły? Osiągnięcia to były w różnych konkursach przedmiotowych. Dobry nauczyciel danego przedmiotu, jeżeli potrafił przekazać wiedzę, a uczeń chętnie ją chłonął i był bardzo pracowity, to zyskiwał tą wiedzę i osiągał na konkursach dobre lokaty. Wielu mamy takich uczniów, tylko powiem szczerze, że nie chcę się wypowiadać na temat innych przedmiotów, bo na pewno zrobią to nauczyciele ze swojego przedmiotu, gdy będą chcieli o tym mówić. Także młodzież była zawsze mądra, chętna i nie możemy mówić, że wtedy byli mądrzy, a teraz są głupi. Zawsze jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być. Powinniśmy być. Że się zdarza, że czasem zrobimy coś nie tak, to jest młody wiek i każdy zrobił coś nie tak, czego potem żałuje. Ale uczymy się zawsze na błędach. Czyli jest możliwe, że zrobimy czasem coś, czego nie powinniśmy. No jeżeli bym miała powiedzieć, czy lubiłam swoją pracę. Pracę lubiłam bardzo. Gdybym miała wybierać zawód, wybrałaby pewnie znowu ten sam. Tylko szkoda, że finansowo jest tak niedoceniony. Pierw to był problem tylko, że włożyli nauczycielowi, no ile to było ze 3 lata temu, jak to kosz na głowę włożyli nauczycielowi, jaki to był skandal. A teraz się boimy gorszych rzeczy, nie? Nie chcę o tym mówić, ale słyszę, że dzieje się wiele niedobrego, że uczeń się boi nauczyciela, ale i nauczyciel boi się ucznia. A tego nie było wtedy. Nauczyciel był autorytetem. Tak, był autorytetem. Nie wiem, czy kara cielesna, nie pochwalam jej, ale czasem jak ktoś dostał tego klapsa, to ja wiem, czy to było aż takie straszne. A czy pamięta pani rozbudowę szkoły, w którym budynek istnieje do dzisiaj? Oj nie, to ja akurat nie pamiętam, bo ja wtedy, kiedy był rok 64, była szkoła oddana do użytku, to ja wtedy chodziłam do szkoły średniej w Starachowicach. Jeszcze nie mieszkałam tu, mieszkałam w Szeligach, czyli trzeba by pytać ludzi, którzy tutaj mieszkali. Czyli to w 64 roku była oddana szkoła, przez która była wybudowana. Jedni mówili, że jako 1000-latka, a był tutaj pan Witebski w czasie II wojny światowej, ukrywał się, on był AK-owcem, i ponieważ był szefem, pracował w Departamencie Rozwoju Budownictwa w Warszawie, miał możliwość
potem sfinansować budowę naszej szkoły. I dzięki temu tą szkołę mamy, bo mówili, że to była tysiąclatka, a inni uważają, że nie. Że po prostu on miał fundusze i spowodował to, ponieważ uratowali go Pawłowianie podczas II wojny światowej przed Niemcami, że w ten sposób odwdzięczył się i na sześciomorgowej działce, która była kupiona przez ludność, była zbiórka pieniędzy, ludzie wykupili tą działkę, ta w tej chwili, gdzie stoi urząd gminy, to wszystko to było szkolne pole. Na tym polu wybudowany jest ten budynek szkolny, no i ta reszta, co tutaj istnieje. No ale ja tego nie widziałam, ja przyszłam do gotowej szkoły. A czy praca w bibliotece różniła się bardzo od obecnej? No, nie wiem, jak w tej chwili ta praca wygląda, jak się daleko posunęła. Ja myślę, że książki, tak jak pożyczało się wcześniej, pożycza się i teraz. Jeżeli chce czytać ktoś bardziej nowocześnie, to sobie pożycza te e-booki, prawda? Jak nie czyta, to słucha i tak będzie chciał. Ważne jest, żeby rozwijać umysł. W jaki to by nie było sposób? Myślę, że książka pozostanie zawsze. Tekst drukowany był, jest i chyba będzie. Ja nie sądzę, że przejdzie do lamusa. Pamiętasz, ta inkunabuły to są te starodruki, które są ze średniowiecza. Jakie one są cenne. A wydawałoby się, co tam stara książka, ktoś tam pisał, kto to był tam ten Gal Anonim. A to on opisywał o pierwszych piastach. I z jego książek, z jego literatury czerpiemy tą wiedzę, o której w tej chwili zapominamy. Także myślę, że to, co ty teraz chcesz zapisać, pewnie dla potomnych zostanie w jakiś sposób przepisane, wydrukowane i zarejestrowane. Jakie to by nie były nośniki? Może być kartka papieru, może być Facebook, a można by sobie je nawet wytatuować na plecach. A może pani opowiedzieć o księgozbiorach za pani czasów? To znaczy księgozbiór. Księgozbiór to przede wszystkim dzieci to czytały tak, literaturę piękną. Dziewczęta to lubiły różnego rodzaju książki obyczajowe, o miłości. Chłopcy bardzo lubili książki przygodowe. Tak jak weźmy przygody Hucka Finna, czy Juliusza Verna, czy inne. Te później, kiedy fantastyka weszła na tapetę, to chcieli czytać książki Lema, czy tych innych science fiction, prawda? No, a rodzice czytali książki historyczne i obyczajowe. Ja poznałam literaturę, kiedy jeszcze byłam małym dzieckiem, to przynosiły starsze siostry książki z biblioteki Strzelik i ja na przykład bardzo czytałam. Najpierw poznałam Krzyżaków i trylogię jako dziecko. Dlaczego? Bo tata lubił takie książki, to takie czytała, przy okazji ja je słuchałam, a na pewno ciekawe były. Czytałeś trylogię czy nie? No, to spróbuj sobie przeczytać, na pewno cię zainteresuje. Albo wystarczy obejrzeć jeden urywek jakiegoś filmu z trylogii, czy Pana Tadeusza, Ogniem i Mieczem, czy Potop i na pewno by cię wciągnął i poczytałbyś dalej. Także każda książka czegoś uczy. Jedna nas uczy, druga nas wychowuje, trzecia nam dostarcza rozrywki, czwarta uspokaja, czy podpowiada, jak żyć i co robić, żeby było nam łatwiej i bezpieczniej. A jakie książki teraz pani obecnie czyta? A teraz czytam książki z dyskusyjnego klubu książki. Należę do takiego klubu tutaj w bibliotece w Pawłowie. I czytam je po dwie książki miesięcznie, omawiamy je i potem odnosimy się do ich treści. Mamy mieszane uczucia. Czasem one są tak trudne, że nie zawsze ich rozumiemy. Czasem nie zgadzamy się z naszym bohaterem, ale tak to bywa w życiu, że nie zawsze musimy się zgodzić. Wystarczy, że mamy sobie coś do powiedzenia. Myślę, że moje podsumowanie to czytajmy książki, podsuwajmy książeczki małym dzieciom,
Niech one będą malutkie, niech to będą ilustrowane, żeby dziecko się zainteresowało najpierw obrazkiem, potem zapytało, co to jest. Spróbujmy im na te pytania odpowiedzieć, a kiedy pytania będą coraz trudniejsze, to im w jakiś sposób podsuwajmy literaturę, z których będą mogły dowiedzieć się jak najwięcej o życiu. Dziękuję bardzo za rozmowę. No, dziękuję.